Immortalibus Ardum Est. Nic dla ludzi nie jest trudne. Ognia! Umiejętność prowadzenia samochodu staje się obecnie koniecznością. Bez względu na wiek i zawód, bez prawa jazdy trudno żyć. Wielu z nas każdego dnia boleśnie się o tym przekonuje. Wbrew pozorom, podjęcie decyzji o zrobieniu prawa jazdy wymaga sporej odwagi. Dzień dobry pani. Proszę pana, ja bym się chciała zapisać na kurs prawa jazdy. Proszę pani, kurs się zaczyna 20 marca o godzinie 18. Może pani podać swoje nazwisko? Iwona Kukuła. Hej, hej, hej! La, 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 no, wrypy się. Bardziej się na środek tu stuń. Zdziwiony jeszcze. I stupi, pa! Gola! Kierowcą może być prawie każdy. Nie zależy to zupełnie od tego, kim się jest i co się robi. Ze stanowiska czwartego odjedzie autokar firmy Orbis do Paryża. Prosimy uważać na samochody nauki jazdy. Nasz bohater, tak jak miliony innych dobrych i złych kierowców, aby zdobyć prawo jazdy, musi przebrnąć przez kurs. To, jakim będziesz kierowcą, w dużym stopniu zależy od twojego instruktora. Instruktor, podobnie jak każdy nauczyciel, ma na ciebie ogromny wpływ. Tak do końca nigdy nie będziesz wiedział, czy wybrałeś dobrego. O instruktorze nie możesz przecież wiedzieć wszystkiego. No, jest! Pierwsza góra zaliczona! Witam was wszystkich. Małgorzata Mandryk się nazywam, jestem instruktorką. Będę uczyła was tutaj teorii i jak się już nauczymy, to również będę prowadziła z wami jazdy praktyczną, naukę bardzo dobrze, czyli jazdy samochodem. Kiedy skończysz kurs, możesz mieć podobne nawyki jak twój instruktor. Baby, obiad ważyć, a nie klachać na drudzy. Badania lekarskie to pierwsza przeszkoda, która może uniemożliwić ci uzyskanie prawa jazdy. Może okazać się, że jesteś niezrównoważony psychicznie. Psychiczne? Tym bardziej. T. L. Albo masz poważną wadę wzroku. Nie widzę, bo pan mnie zasłania. Dziękuję. L. R. Teraz słyszę pan, dobrze? Bądź niedosłyszysz. 28. 28. Zmiana ucha. 18. 3. Nie, dobra, bo kciuki ja. Aha, właśnie, przepraszam. Nie mogę za długo, bo się zakocham. 2. Dobrze. Albo też masz zaburzenia równowagi. Te wady już na początku wykluczają cię z kręgu przyszłych kierowców. Od dzisiaj będziemy towarzyszyć dwóm grupom ludzi, którzy zdecydowali się zrobić prawo jazdy w dwóch różnych miastach, w dwóch różnych szkołach, u dwóch różnych instruktorów. Nazywam się Grzegorz Stasiak i mam zaszczyt prowadzić z wami wykłady i teoria nauki jazdy. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście za pierwszym razem zdać, jest to 2 miesiące wyrwane z życiorysu. Poważnie, nie ma tam żadnych urodzin, dyskotek, zabaw. Nie ma. Drugą przeszkodą na drodze do zdobycia prawa jazdy jest teoria. Bez jej znajomości nie będziesz mógł wsiąść do samochodu. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wyprzedzam. Jak już wam powiedziałam, jest to najtrudniejszy manewr. Pobocze, też część drogi przeznaczona głównie do pędzenia zwierząt. Wymiana koła. Luzujecie sobie 4 śruby, podkładacie lewarek, podnosimy samochód. Odkręcamy wszystkie śruby, ściągamy defekt, zakładamy zapasowe koło. Reguluje nam ruch na skrzyżowaniu.
policjant, światła, znaki i tak zwaną regułę prawej ręki. Benek, najpierw się zastanów, a potem powiedz. Nie ma sprawy. Bo masz szansę wygrać. Czerwone i ten coś czarny. Dupa, Jasiu. Kto pierwszy? Nie? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Ten leczy, nie? Co trzeba zrobić? Zadzwonić po policję. Jedziemy, jeżeli ktoś migo, bo chce jechać w prawo, może. Wtedy on mu pokazuje, czy mu pokazuje, tak? Świetnie jedzie. Ale w praktyce to lepiej wygląda, bo człowiek widzi, co musi zrobić. A tak jak tu określić, że ja chcę wyminąć, a nie ominąć. I... Mi się wydaje, że jak światło jest, jedzie sprzeciwka, to on nie widzi. Twoja wyobraźnia. Łap kierownicę. Moja się wyobraźnia. I pokaż, jak będziesz kręcić kierownicą. Danuś, pokaż teraz Ani, jak pokaż. Ty będziesz kręcił. Jadę. Tak. Włączam migacz. Sru. Tak. Prawo. Prawo, to do góry. No. No. Sobie jadę. No, jadę sobie. O, patrz, 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 Ania, i nie ucz się. No to jest normalne, no światłami Ania i światło długie, czy jakie tam, nie? A dla mnie to jest nowość. No to co? To dziękuję bardzo, życzę wam dalszej dobrej nauki już we własnym zakresie. I co? I przechodzimy na plac. Najtrudniejszy dla was zawsze na początku jest łuk. Wobec tego pokażę wam ten łuk, na czym to polega. Teraz? No teraz. Jak trzeba. Wiesz, jak też będziemy tak jeździć? Trzecią i ostatnią jest praktyka. Dla większości jest to prawdziwa droga przez mękę. To, w czym się teraz znajdujesz, to wiesz... Czy mogę zgadnąć? Tak. Samochód. Samochód, tak jest. Samochód, albo po naszemu auto. Tak. To jest auto. Te kółko tu... Kierownica. Kierownica, bardzo dobrze. I o teraz się proszę tu, bo od tego momentu przez 20 godzin to tu będzie twoje miejsce. Teraz lusterka. Teraz lusterka. No nie przeglądaj się w tym lusterku, tak abyś na randka szła, bo to nie... Ono widzisz ją. Instruktorzy dzielą kursantów na tych, którzy próbowali już jeździć samochodem i na tych, którzy o jeździe nie mają zielonego pojęcia. Iwona zalicza się do tych pierwszych. Przyjechamuj trochę sprzy... No. Panią, dobra, nie przyjedziesz. Auto jedzie. No niech se jedzie, przyspiesz trochę, bo on ma pierwszeństwo. No i no uważaj, bo to już jest raz szybszy bieg z tym gazem. Przed a samym... mogę z powrotem nie, 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 nie wolno. Jedynka służy, no do czego? Do wystartowania. Uważaj. I znowu coś tak jedzie. Jest. No to jak ty byś to na tych drogach chciała sama jeździć, no? Tak, coś jedzie. No to reaguj, amulec. W lewo już. Beata za 2 godziny ma mieć drugą jazdę. Jest zdenerwowana. W samochodzie nie czuje się zbyt pewnie. Namawia męża, żeby jeszcze raz wytłumaczył jej, jak działa auto. Idziemy. Weź sobie czasu, spróbuj. No spróbuj sobie. Nie bój się, nie jest za trudne. Dzisiaj nie ma problemu, jestem z nic nie wsypała. Benek jest przeciwieństwem Beaty. W ogóle nie boi się samochodu. Na ten moment czekał od początku kursu. Ma tylko jeden problem. Auto jest dla niego za małe. Stresujesz się? Nie. 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 No to dobrze. Dobrze, i pomalutku. Może oparcie byś sobie dał trochę bliżej, coś tak jakby... Zatrzymaj samochód. No, wow, nie gazu, hamuj. O, ludu kochanego. Tu aż coś mi poleciało po nogach. Co tak ostro? Chcesz pokazać, że jedziesz? Nie, niechcący. Niechcący? Uważaj. Stój. Mamy Boga!
Benek, czy chcesz, żebym wyleciała przez szybę? Troszeczkę. Wiesz co? Mhm. Ja se zapnę pasa. Dobrze. Ja se wolę zapiąć pasa. Stój. O, no. No nie zdążyłam zapiąć pasa. No kurza melodia, on mnie zgubi dzisiaj. Jasny gwint. Beacie udaje się w końcu przekonać męża, żeby po raz kolejny wytłumaczył jej, co do czego służy w samochodzie. Panikuje. Teraz jaki bieg masz? Różny. A wstecznie spróbuj? Ale patrz, ja się nie mogę uczyć wstecznego u ciebie. Bo tu jest dwa razy do siebie i do przodu. Tu, tata jest. To są wycieraczki. Aha, dobra. Kluczy trzeba przekręcić raz. Zapłon? Tak. I to wystarczy. Jak do góry, to wycieraczki idą. Na raz, tak? Tak. Na raz tylko jadą. Beata przed swoją drugą jazdą panikuje, chociaż przy pierwszej nie miała większych problemów. Wierta noga z tego ja, na ziemia idzie. O. Ale ty jedziesz Wiener Blut, la la la, a mi mu jechać prosto. No uważaj. Wiesz co to jest Wiener Blut? No, jedyńczy walc. Walc. Ale nic nie jedzie, więc no, mogę. Tak, nie jakbyś jeszcze... Amigacz był. Był, oczywiście. On mi tam coś zacichł. Ja muszę ino i żeby mi zrobili jakieś... Był migacz, naprawdę w miksie był. Tak fajnie. Tik, 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 tik i ja to słyszę. No, a tu... Też, jak właśnie jedziemy. No. Nasz, to też tak. Pik, pik, tak, to rób, no. Rób ty ustami, że to ja wydaje. Tik, 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 ja wydam. No, Beata, musisz mi powiedzieć. Ja wtedy wiem, że jest muszę... Tak, że tak coś tyka. No, tyka. A gdzieś schodziła do szkoły. Kutnie. W Kutnie. No, jestem sam tym miła, czemu jesteś taka smutna? Kutna. Pojedziemy dziś do Kutna. Znasz ta piosenka? To nie znam właśnie. Nie znasz? Nie znam. O, fajna piosenka. Miła, czemu jesteś taka smutna? Pojedziemy dziś do Kutna. I wjeżdżamy tak na plac. Jak się kończy ta nierówność i powinnam już się zmieścić. Ej! No widzisz. Ja patrzyłam na nich. No, no na nich nie patrz, bo wyleza i kopna w dupa, to będziesz miał, no. Iwona podczas drugiej jazdy znalazła się na zatłoczonych ulicach w godzinach szczytu. Trochę za prędko jedziesz, tam było 50, no. Dobra, tak o prędkość. Czemu oni to robią? Może mamy na tamten pas zjechać? Jedź! Pa... My skręcimy za rozblewo, to co on mi będzie? Masz tam swoich ludzi! Masz swoich ludzi, to patrz! Filozof się znalazł. Benkowi wystarczyło 10 minut jazdy, żeby nabrał typowych dla kierowców nawyków. Zatrąb dziadowi, zatrąb, bo ci wyjechał. Co? Ju, gdzie z tym rejem? Gdzie teraz pan? W prawo. I zjedź tu w prawo i poczekamy, dobra? Ale spokojnie, poczekaj, ja się... Poczekaj, bo się chcę zatrzymać. Jezu, nie... Dobrze. Kurde. No bo łapki gdzie pchasz do środka? Rączki z wierzchu, na górze kierownicą się kręci. No bardzo ładnie, pięknie. Ale bieg brzydko, bo piątka. Popraw na trójkę. Sprzęgło, delikatnie. Tak. Na Kędzierzyn Koźle. Widzisz tabliczkę? Tak, na pierwszej. Tyś ty dzisiaj jak miała szychta? Od 8 do teraz? Od 8.
A dziecko, jak dzisiaj załatwiła się? Babcia jest. Babcia jest, ja? Aha. No. Nie masz w przedszkolu, nie? Nie, no do drugiej klasy chodzi, komu a nie ma. Tak? Wielka baba. To kiedy, w maju? No. Kiedy? 27. Maja? Patrz, a ja akurat nie wiedział, co robić w 27. wolny, no. Przyda się, kupia zygarek, może być zygarek, nie? Tak. Albo rower wolisz? Nie no, ona rower woli, nie? Rower woli. Ona tak. No. Żona ma nowe szaty, chłopcy, bo ją dwóch chłopców też mają nowe ubrania. No, to przyjdziemy. Ten starszy zna żonę, ale one nie będą do końca, wiesz? Nie. Nie. Trzeba ten migacz? No w prawo, do góry, bo robisz ludzi zawodzą. No. Przykro mi. Mnie również. Stop, sprzęgło i stop. Ale sprzęgło do dechy. No to... Nie było, nie było. Moje dziecko. A widzę po oczach poznam, że to cało mama. Patrzysz, ja z wrażenia na twojego, no. Do ciebie dopięłam. Tak? Tego jeszcze nie było, no. Tego jeszcze nie było. Jest godzina 10. Za 40 minut Beata ma stawić się na placu manewrowym. Jednak instruktor przygotował jej niespodziankę. No to chyba jakoś parę razy przyjechać. Powiedziałem. Tego boję. Przecież ja tam mam jechać, a nie... O nie! To jest ten samochód? Tak, to jest ten. Muszę przejść. Tam mam. Teraz zapomniałam, że mam kłódkę, że mam cokolwiek. Nie wiem. Iwek, a na tych zakrętach co, mogę te chorągiewki sobie wziąć? Takie fajne pomarańczowe, co? Iwek. Nie znalazłem takie coś tam. Ja ci pozwolę. Teraz, czy ja mogę z chorągiewkami jechać, dlatego że żebym kogoś nie potrąciła, to będę bardziej widoczna. Przynieś potem po mnie, co? Iwek. Dobrze, przyjadę. Dobra, proszę bardzo. O Boże. To nie ma obozie. Co to musz? Co to musz za karteczki? Karteczki. Jakby co, w razie czego, to będę machać. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa. Beada, jak ja ci machnę. To ty chcesz tak, jak ja pamiętam, za bajtla, jak jechały ciężarówki, to takie szczałki miały. Się mamy uwsteczniać, czy my do Europy to mamy znaczy, iść? No do Europy idziemy. No z kartkami. Chcesz, żeby mi tylko nie zgasł. Jedzie. No widzisz. Ruszyłam. Spędzamy się. Beata, ale ty mnie stresujesz, rozumiesz? Tak? Ja już myślę, że ty mglejesz, no. I o teraz nie wiem, co ja mam robić. Beata, no. Gazu trochę dołożyć. Na sprzęgło i do tyłu. No dwójkę to się fajnie włącza. No, dwójkę tak. Zwolniła przy pasach? Jezus, ty się nagodasz. No ja wiem, Beata, no. Ale nie no, przepisowo, ja mówię teraz tak, u nas następne przejście dla pieszych, tak. I dzieci też mogą biegać, tam z lizakiem wystoi, ale nie facetka stoi, bo czeka, ja jadę. Ty byś mogła obie za Szpakowskiego mecze kumy, ja mogę. Byś 100 razy mogę. Lepiej to... No, możesz, to ja, tak, no. To by mi szło super, naprawdę. Jezu, facet zatrzyma się, no dobrze. Jezu, a po to nie musiała, przecież on wie dobrze, że się... No ale ja dla bezpieczeństwa, żeby on na pewno się wiedział. I teraz jeżdżam tak. Uważaj, bo wiesz... Au, chodnik. No bo Kaś paczała, Zaś, no. Uwaga, wolniej, hamujesz, no gaz, gazu. No, facetem się przejmuje, zamiast patrzeć, ka jechać. No bo tylko malucha nie potrąciła jeszcze, przez przypadek. Do prawężnika, blisko. A ten nie mógł zjechać sobie na bok? Zjeżdża, no dobrze. Że masz śmierć. A teraz co robisz? A teraz? Teraz już nie grasz. Teraz nie gram. Tylko kibicujesz.
ulicy. Masz jakiś faworytów? Znaczy się, tam ja chodzę na te nowego mojego klubu, tu kiedyś grałem. On teraz w Okręgowie jest, już 16 rok. Do jakiego się zbliżamy skrzyżowania? Ronda. Do ronda. Dobrze. Wobec tego robimy kółeczko. Stój. Wow. No, to był teraz kontrolowany poślizg. Czułeś to? Jeszcze jedziemy. Jak się jedzie? Dobrze. W kółko. Dobra, to teraz w prawo. Tyle gazu, ale się poślizga. Daj dwójkę. Co żeś zrobił? Rany boskie, Benek. Nie można tak. Prosto. Stój, bo czerwone było. Wow, Jezu kochany, nie tak ostro. Tak szybko czerwone? No. A nie widziałeś? Ładnie. Wpadliśmy. Pod koniec swojej pierwszej jazdy Benek o mało co nie spowodował wypadku. No ale co z tą ciężarówką, rany boskie? Benek, mrugaj w lewo. Ty patrz naokoło, bo siwy dym. Przecież by mnie tutaj teraz pięknie. No stój, bo czerwone, widź. Ała! Nie rób tak. Oj, Boże kochany, ale mnie szyja boi, bo ja cię przyjadę do domu dzisiaj, żeby opowiadać mężowi wrażenia. To jest, tu jedziesz tak, jak cię droga wiedzie i to się w tym wypadku akurat nie skończyło. I on już się wystraszył, że ty mi chcesz teraz w las wjechać. Nie. Ale... No. On w las? Nie, ja nie będę taka groźna, nie. Nie? Nie zmierzam. Bo to jeszcze jest, nie ma liści. W tę stronę, nie, w tę stronę, dobrze. Jezu. Co się... Stop. Czego nie ma. Co się stało? W naszym? W naszym. Na pewno wszyscy zastanawiacie się, co przydarzyło się Beacie. O tym jednak w następnym odcinku.